Dzisiaj będzie o propagandzie obecnej ekipy, w tym szczególnie o Polskiej Fundacji Narodowej i jej prawdziwych celach. Nie wiem, czy Państwo zauważyli, ale niektóre dzieła propagandowe Prawa i Sprawiedliwości są tak odrażające, że aż można by je posądzać o sabotaż. Czy na przykład Państwo widzieli niedawno rzeźbę Przemysława Gosiewskiego, czy niektóre rzeźby Lecha Kaczyńskiego. No jest to tak po prostu brzydkie, tak wstrętne, że rzeczywiście trudno się tu doszukiwać jakiegoś sensu, czy jakiegoś, nie wiem, pozytywnego przedstawienia tych postaci. Wygląda to na sabotaż. Mamy też mnóstwo instytucji na czele właśnie z Polską Fundacją Narodową, które mają w nazwie Polska i Naród. Mamy już media narodowe, mamy kulturę narodową. Właściwie wszystko musi być polskie i narodowe. Być może nawet, kto wie, może niedługo będzie narodowy postój taksówek albo narodowa toaleta publiczna. Wszystko musi być polskie i narodowe i największe w Unii Europejskiej, a być może nawet największe na świecie. Natomiast wracając do Polskiej Fundacji Narodowej, która zebrała już podobno 100 milionów złotych na promowanie narodu i polskości. Jest to część wielkiego, większego projektu, który tak naprawdę trwa już od dłuższego czasu. Otóż nie wiem, czy Państwo słyszeli, ale wydawania na polskość i naród mieliśmy sporo z fundacji, z firmy publicznych jak najbardziej. Na przykład fundacja przy PGNiG wydała sporo pieniędzy na promowanie prawicowych czasopism historycznych do rzeczy czy w sieci. Również Polska Grupa Zbrojeniowa wydała pieniążki bodaj na wsparcie dla Ojców Oblatów, a niedawno Narodowy Bank Polski zaczął produkować monety z Matką Boską, więc dla naszych spółek Skarbu Państwa nie liczą się tak przyziemne rzeczy jak inwestycje, jak wypłaty dla pracowników, natomiast bardzo dobre starają się mieć kontakty z Bogiem, z religią, z ojczyzną, z narodem. No i oczywiście pośrednikiem tu jest Jarosław Kaczyński i jego przyjaciele, którzy tę więź gwarantują. Wracając do samej Fundacji Narodowej i pierwsza kampania, no wygląda chwilami, jakby też była troszkę jakąś taką autoparodią czy sabotażem. Nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, tam było takie hasło: sprawiedliwe i niezawisłe sądy, wiemy jak to zmienić. Od tego się właściwie zaczęło. No, nie to, żebym jakoś strasznie bronił sądów, ale rzeczywiście przedstawiać jako sprawiedliwe i niezawisłe ze strony Prawa i Sprawiedliwości brzmi zabawnie. Jeszcze zabawniejsze było drugi element tej kampanii propagandowej, mianowicie słynny sędzia, który ukradł kiełbasę za 6,90 zł, co oczywiście miało być głównym argumentem, żeby rozpędzić tą straszną kastę sędziowską, że jeden sędzia ukradł kiełbasę za 6,90, no to 10 tysięcy sędziów, wiadomo, to złodzieje, obiboki i mafia. Problem z tym sędzią był niestety jeszcze taki, że okazało się, że on tą kiełbasę ukradł 15 lat wcześniej, kiedy akurat niestety ministrem sprawiedliwości był pan Zbigniew Ziobro, a premierem prezes Kaczyński, to po pierwsze. Po drugie, tenże sędzia przestał być sędzią wkrótce potem, a najgorsze jest to, że ten sędzia w ogóle nie żyje od kilku lat. W związku z tym wyszło niezbyt dobrze, no ale powiedzmy, że to był falstart, dobre, złe, dobrego początki, że tak powiem, tak? Wracając znowuż do tej naszej fundacji. Otóż fundacja w swoim statucie ma wpisane, że ona ma dbać o dobry wizerunek Polski w Polsce i za granicą. Więc chodzi generalnie o to, żeby przedstawiać Polaków jako naród najpiękniejszy, najwspanialszy, najlepszy, najmądrzejszy, najkulturalniejszy, najlepszy w sporcie, w rozrywce, w kulturze, w polityce. Nie tylko dzisiaj, ale również w przyszłości, więc żeby na przykład pokazywać, że Bolesław Chrobry albo Kazimierz Wielki w porównaniu z jakimiś dzikusami, nie wiem, wikingami na przykład, byli wielkimi, pięknymi, mądrymi, wspaniałymi, bardzo kulturalnymi przywódcami. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, była taka wypowiedź ministra Kownackiego, który powiedział, że Francuzi uczyli się od Polaków jeść widelcem, więc tu od razu można by dać pomysł na kampanię dla naszej Polskiej Fundacji Narodowej, że na przykład minister Kownacki albo prezes Kaczyński z widelcem w jednej ręce i z nożem w drugiej, a z drugiej strony na przykład jakiś Francuz z maczugą, tak? I podpis oczywiście Polska w awangardzie kultury. Czy inny przykład. Antysemityzm, tak, bardzo kontrowersyjna sprawa, jak wiadomo. I jak wiadomo, w ocenie obecnej ekipy w Polsce antysemityzmu oczywiście nigdy nie było. Państwo może pamiętają, minister Zalewska na pytanie, kto mordował w Jedwabnym, najpierw powiedział bodaj nie wiem, później okoliczności, źli ludzie, antysemici, nie Polacy. Jak wiemy, Polacy są wyłącznie sprawiedliwymi wśród narodów świata, więc może zrobić kampanię, zgodnie z którą cały polski naród jest po prostu sprawiedliwy wśród narodów świata, jako jedyny. Na przykład Polacy jedyni ratowali Żydów. I znowuż prezes Kaczyński na czele pochodu Polaków, którzy ratują Żydów, i Żydzi wdzięczni dziękują Polakom. Czy trzeci przykład, nie wiem, czy Państwo się oburzyli ostatnio, ale była taka wystawa w Brukseli,
w której było pokazane, że nasz wielki marszałek Piłsudski był dyktatorem. Tak ci podli urzędnicy brukselscy sugerowali. No więc oczywiście trzeba by dać temu odpór. Więc Polska Fundacja Narodowa mogłaby na przykład pokazać, że z jednej strony byłby na przykład Piłsudski, z drugiej strony prezes Kaczyński, pośrodku na przykład Matka Boska z biało-czerwoną flagą i na przykład podpis, nie wiem, bohaterowie demokracji, czy nie wiem, Polska w awangardzie demokracji, czy coś takiego, tak? Natomiast wracając do tego, co chciałem na początku powiedzieć odnośnie celów prawdziwych Polskiej Fundacji Narodowej, chciałbym się troszkę wstecz zrobić, kilka kroków, mianowicie w 2006 roku, bodaj w czerwcu, niemieckie pismo Die Tageszeitung mówi o prezesie Kaczyńskim, przepraszam, wtedy jeszcze nie był za pierwszym razem prezes, mówiła o Lechu Kaczyńskim, świętej pamięci Lechu Kaczyńskim, że był kartoflem. Niemieckie pismo nazwało polskiego wielkiego prezydenta, wodza, prawdziwego, najlepszego prezydenta kartoflem. Polskim kartoflem. Jeśli państwo pamiętają tę sprawę, przyglądali się i to oczywiście polskie państwo zareagowało i Lech Kaczyński świętej pamięci powiedział, że jest to podłe, haniebne, nie do przyjęcia. A minister Ziobro, który wtedy również był ministrem, chciał nawet dziennikarza, który napisał ten wstrętny tekst, zamknąć do więzienia na 3 lata. I były negocjacje, żeby może wydać tego wstrętnego dziennikarza, żeby go przymknąć, żeby go ukarać, postawić przed sądem. A Niemcy, ci podli Niemcy, powiedzieli, że wolność słowa jest dla nich ważniejsza i się nie zgodzili. Co gorsza, to samo pismo Die Tageszeitung kilka miesięcy później, jeszcze w 2006 roku, nie tylko, że Lecha Kaczyńskiego nazwało kartoflem, ale kartoflem również nazwało prezesa Kaczyńskiego. I zapytuje, który z was teraz przyjedzie i dwa kartofle. Dwa kartofle, kolejna zniewaga braci Kaczyńskich i znowuż nic się nie stało. Znowuż nikt za to nie odpowiedział. Mija kolejne 10 lat, blisko już mamy polską fundację właśnie, tą prawdziwie narodową. I oto w 2016 roku po raz trzeci Kaczyński jest nazywany kartoflem. Znowuż to samo pismo nazywa naszego prezesa kartoflem i bezczelnie z niego kpi. I znowuż nikt za to nie odpowiada. W związku z tym, konkludując, wydaje mi się, że Polska Fundacja Narodowa służy przede wszystkim temu, żeby nikt nigdy w Europie i na świecie nie nazywał prezesa Kaczyńskiego kartoflem. I można byłoby tutaj zrobić kampanię, na przykład do Niemców, sami jesteście kartoflami, na przykład Merkel jako kartofel. Albo bardziej dosłownie, prezes nie jest kartoflem i przekreślony kartofel. I jeszcze jedna uwaga, bo nie wiem, czy państwo pamiętają, ostatnio bodaj poseł Mularczyk i pani Pawłowicz mówili, że niedługo zacznie się karanie opozycji za obrażanie polskich polityków. Więc wydaje mi się, że reforma sprawiedliwości służy również temu, że jak ktokolwiek, kiedykolwiek nazwie prezesa Kaczyńskiego kartoflem, odpowie za to. I to więcej niż 3 lata.